Siemano, jestem masterfan.pl, a to kolejny odcinek naszego survivalu i dziś, jak zwykle, nie ma nikogo ze mną. No tak jest, rozumiem. A właśnie tu masz te cztery kraty, masz. Ponieważ tak, powiem wam już, co miało być to. Co... Aha, już mówiłem chyba, ale to miała być wieża. I tu zrobiliśmy poza odcinkiem farmę i ja zacząłem budować tylko te schody, że tak powiem, tą wieżę. Ale serio, jak to było tak wysokie i tak nudne, że postanowiliśmy tego nie wrzucać, bo nagrane to było, ale... No ale to było po prostu za nudne. To naprawdę nic ciekawego nie było. Ale wieża fajna. Wieża zawsze spoko. I tu będzie enchanting plus pomyśleliśmy, że zrobimy taką wieżę obserwacyjną. No. I alchemia. No tu będą takie ogólnie magiczne coś takie rzeczy. I dobra, chodź jeszcze. Cegły. A w ogóle trzeba będzie tam na dole zrobić takie dwa wody. No możliwe. Za chwilę ja to zrobię też. Okay. Jeszcze jedna rzecz. Krówki. I właśnie, nie mamy w ogóle już kompletnie jedzenia i będziemy. Ja w każdym razie już będę zaczynać tam kopać to. Ale mamy. No ty już. On już będzie kopał do hodowli. Chodź jeszcze spać. No wiem właśnie. No i że tam już jak to będzie wyglądać, jeszcze takie zarysy małe. Ja wam jeszcze pokażę może. Z balkonu, gdzie to będzie mniej więcej. To będzie mniej więcej tam. Tam trochę za tą górą. Ale ty lepiej kop tunel od dołu do góry. A ja i tak tam muszę iść postawić waypoint, żeby wiedzieć, gdzie to ma być. Dobra, przerabiamy to na, no, na briki. A właśnie, ja jeszcze muszę coś zrobić. I budujemy dalej. Dobrze, gdzie... trafiłem. No chyba tak. Będzie to ryzykowne, no ale... Nie trafisz w kratkę, nie żyjesz. Ja nie chcę ryzykować, ja mam 40 level. Ja tu przetestuję, mam 36 level. Ryzyk fizyk. Testujesz swoje wynalazki. To jest tak niebezpieczne, że aż tak bezpieczne, że mucha nie siada. Razu mówię, że ta poręcz nie wygląda zbyt fajnie, ale... Ona w ogóle nie jest tylko do końca bezpieczna, ale... Dobra. Żyć mi szczęścia. Proszę przeżyć. Przeżyłem! Wow. I to będzie tak wysokie, jak tutaj ten słup. Dobra. Sorry za okrzyki. Radości. Podniecenia. No. Tylko... A właśnie lasu trochę wyciąłem tutaj. Było za dużo potworów i nam wysadzało. Wysadzali. Też. Tak a propos. Tylko ja teraz muszę tu jakoś myśleć. Jak to będzie tu, to najlepiej, żeby tunel wychodził. I następny odcinek będziemy już to budować, tak? O dobre, no tylko teraz tunel. Najlepiej mnie tam wrzucić. Zaraz wejdzie. Ja teraz jeszcze 3 godziny kombinowania, gdzie ten tunel ma wychodzić. Tyle kobla już na to poszło. Jak tu to zrobimy? O! Aha, ja wiem już, jak ty wyszłeś z tej kopalni. No, no. Kopu.
łatwo się domyślić. Tu okno. Nie, bo ja to zauważyłem teraz, bo tak patrzę, zejście takie w dół. Czy to jest na pewno bezpieczne? Dobra. I będzie tunel o tu. Żyję. 100% bezpieczne. Ja to jeszcze potem przebuduję, że to będzie troszkę większe, bo serio, to jest jeszcze niebezpieczne. Nie no. Słuchajcie, że coś tam u mnie gadają? Czy... A? Nie, nie słyszę się. Dobrze. Dobra. No to jest jakieś 30 metrów stąd. Ej, chodź tylko, jeszcze powtórka. Gdzie to mam zrobić? Zacząć. Ale co? Tutaj to się nie kali. Ale co? Wejście, wyjście. No nie wiem. Twój pomysł. Ej, mam pomysł! Nie wiem. Jak chcesz. Ale wiesz o co chodzi, że tu sobie zrobię tak i potem będę kopał. Jak tam chcesz. Gdzie jest ten pół? O, tu. Nie. To jest serio centralnie pod tym. Jednak musi być tu. I właśnie ta farma była tak szybko zrobiona, bo jedzenie nam brakowało po prostu. No. Jedzenie troszkę bieda było. Muszę drewno. Jebać biedę. I tam będzie zaczęcie schodu. Dobra, mam kawałek. No to chwilę. Mało brakuje, ale potem jeszcze trzeba będzie dach z czegoś zrobić. I tu będzie muszę. Czy będzie murować. Słyszysz, jak się drą? Sorry. Spoko. Nie wiem. Zaraz wyjdzie i powinien zamknąć mordę. Tu się materiał robi. Ciekawe, co by mi odpowiedzieli. Spierdalaj z mojej ziemi. Cześć, tak. Beka do końca życia. Tylko zejście tam będzie z kobla. Papa. Jak chcesz. Schod. Jak chcesz. Jezus. Jak to będzie.
Dobrze czy źle? Dobrze. Wreszcie przestałam drzeć mordy. Dupę. Ale. Już mi płytek zabrakło. Będzie widać magazyn. Życie. Ale jak będzie widać? Zejdź sobie tu, bo ja i tak będziesz chodził na dół. Wystarczy, że się popatrzysz i to widać. Jakąś tą ścianę zrobię. Właśnie. Lepiej byś mi jakiś stone bricków przyniósł. Nie mogę, bo Krzysztof jest. Myślę na moim arcy głupim pomysłem. Serio? Słyszysz, mister? Mhm. Nie wiem. Co o tej porze miksuje? Co twoja mama robi? Bo na uro. Nie wierzę w nią. Czemu? Po prostu nie wierzę. Czemu? Nie mogę tego po południu robić. Jakby co jest wieczór, jakby coś nie wiem. Jednak nasze materiały opłaca się robić rano. No, o 7:00. Bo jakbyście nie wiedzieli, to przeważnie o tej zaczynamy nagrywanie. No, o 7:00 wstajemy. Kurde. Jebać tych, co śpią do południa. Cicho, ja też śpię. Tylko ty mnie zmuszałeś. O, zmuszałem cię. Do wczesnego wstawania. A do południa nie śpisz. No ja tak wstaję o 9:00. Przed. Różnie, chyba że jestem wtedy zmęczony. Dobra, tu też zrobić okno. A jedne okno. Oj. I tak. Ach. Serio? Nie wierzę. Kolejną rzecz. Teraz samej jaskini znajduję. Mam już parę rzeczy, w których nie wierzę. Ej. A ty to będziesz robił z kobla? No schody tylko. Co? Aha. Gdzie widać magazyn czy coś? To drewno, ale ja to mam pomysł, że to zamuruję drewnem. Aha. A schody, no to tak może być. Tam na razie kilot mi się skończył, że była przerwa. O, tu będzie nasza zagródka. Nie wiem, jak my tu jakoś ten tunel się poprowadzi. Się to spokojnie. Ale pierwsze idziemy kimy. Ale ta chata już jest duża. Wiecie co? Ja teraz zrobię cięcie i widzimy się za chwilę, bo teraz będę robił coś takiego. Będę dalej budował, chodź spać. Widzimy się za chwilę. Okej, już jestem i mam tutaj pomysł, żeby zmieszać trochę drewna. Tylko coś. To będzie trochę trudne. No a ja robię już do zwierzątek, to zaczynam. Ale wy to jeszcze nie zobaczycie.
zobaczycie to dopiero w następnym odcinku. Tunelu też wam nie pokażę. Kurczę, trochę fajne jest to, że te drzewa się tak układają, a trochę głupie. Kurde! Ajajaj. Co ajajaj tak w ogóle? Ten tunel, który wiesz, który tam przy samej farmie. No. Jest taki ciasny, więc go muszę tak trochę przerobić. Ale już. Serio, to jest nawet fajne. Jest jakieś już zboże i jest. Co? Boże. Bo ja zbierałem. Robiłeś chleby? Właśnie, trzeba będzie sprawdzić, jak się klatki robiło. Jakie klatki? Klatki z dyni. Aha. Cukier, dynia. No tyle to sam wiem. Cukier, dynia i chyba... Chyba ten, mleko. No mleko. A my nie podajemy składników do ciasta? Teraz tak nie wiem właśnie. Nie. Bo jajka jeszcze do ciasta, tylko nie wiem, jak się to układało wtedy. A ja wiem, nie podajemy. Nie było jajka w ciaście dynowym. Chyba, że zmienili recepturę, ale chyba nie zmieniali nic. Nie. Tych okna jeszcze wypełnię kratami, no ale to nie teraz. Potem luknę. Ja szukam wszędzie, w każdym piecyku stołu. Żeby potem nie będziemy szukać. Wezmę sobie troszkę, czyli tak, a resztę wrzucę. Ja już chyba nie będę potrzebował, bo dach będę robił ze szkła. Dobra, ja sobie tam idę luknąć, ja sobie idź, spoko. A właśnie. A ja tej wody nie będę umiał powiększyć. No dobra, taka jest spoko, bo robiliśmy właśnie wodę taką. To było jeszcze chyba na nagraniu. Nie wiem, możliwe. Ta, było. Bo to był mój skok wiary i potem poszedłem coś tam robić. A no racja. Jezu, wysoka, krat brakło. No przyniesiesz potem. Ja już tu jestem. A! Ty robisz to na ten styl, który... Jak się to nazywało? W naszym skybloku. Możliwe. Nie pamiętam. Tylko to było z kobla, jak się nie mylę. No, ale fajna będzie. Czekaj, patrz. Patrz, patrzysz. Odsuń się. I z każdej strony będzie taki mały balkonik. I tu okienka też zakratowana. Ej. Ale... Ach. No dobra, będzie mały balkon. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ej, tam widać nasze krówki. Tak a propos było. I teraz już nie widzę. Czekaj, pomogę ci. Jaki z ciebie jest ciota. Gnoś? Tak. Pierdale. Wykopałem drewno. Ja po to zejdę. Nie. Znaczy pójdę. Nie. A ty się tepniesz. Nie. Dobra, przeżyłem. Chcesz to się tepaj. No wziąłeś to na pnie. Nie, nic. Tu masz jeszcze ekstra. Dzięki. Ale zostaw itemy. Okej. Okay. Bo wziąłeś coś, słyszałem. Ten taki... I wziąłeś ekstra cały. Ja ci nie brałem ekstra. Trudno. Tepaj się.
Albo dobra, zeskocz sobie, wyskocz sobie z okna. Tak wygląda nasza współpraca. Który masz level? Zerowy, bo wszystko mi wziąłeś. Nie wiem, wziąłem tylko jedną moją dużą kulkę. No właśnie. No a to była moja, co jeszcze ze mnie wypadło, co gadałeś, tam masz level. No ale to jak tam weszłeś, to już wszystko wziąłeś z mojego. Będą takie mini balkoniki. Przyniesiesz mi ten... kraty? Nie da rady, bo już się spękałam w tych przedwierzętach. No dobra. I to robię. Tutaj to jeszcze będę musiał zniszczyć. Tu badam małe te. Takie małe balkoniki. Ale ja myślę, że zakończymy już ten odcinek o dach ze szkła, ponieważ teraz nie mam szkła. To kończę w następnym odcinku. Idziesz się pożegnać, czy nie? No dobra, ja tu już będę. Dobra. Nie chcę mi się wracać. Jeszcze dokończę balkonik, bo coś tu ma źle. Jeszcze nie wiem, gdzie postawię ten enchanting. Ale na jeden z balkoników? No. Nie, na jeden z balkoników nie. Tu w takim rogu mam taki róg. O, akurat będzie fajny. Dobra, to ja się pożegnam na tle zachodu słońca. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Widzimy się w następnym odcinku.